Witam Was serdecznie na kolejnej degustacji. Tym razem chciałbym Wam pokazać dwa piwa. Dwa te same piwa, a jednocześnie trochę różne od siebie. Comes podwójny ciemny. Jeden z roku 2012, drugi z 2013. Ten starszy termin ważności upłynął mu w maju. Ten młodszy mógłby jeszcze leżakować w teorii do czerwca przyszłego roku. Piwo troszeczkę jest zagadką, bo Comes wypuścił podwójny i potrójny. I wszystkim wydaje się, i mnie też, że to miały być piwa na wzór belgijski, czyli potrójny jak triple, i on rzeczywiście jest jasny, mocny, imitujący tripla, i podwójny ciemny jak double, bo double jest ciemniejszy, trochę słabszy też. Pytanie pierwsze, czy to się udało? Pytanie drugie, czy te piwa rzeczywiście są takie, jak deklaruje producent. A producent mówi, że z czasem to piwo powinno się zmieniać i układać. Nie wiem, czy to było widać, natomiast napisano tak. Na przestrzeni 18 miesięcy trwałości Comes zmienia swój smak. Zdecyduj, ile będzie dojrzewał Twój Comes. I tu 2 miesiące to świeże i owocowe, a 18 miesięcy wytrawne i złożone. Zatem zobaczmy, ten już ma ponad 18 miesięcy. Czy on jest wytrawny i złożony, a czy ten jest świeży i owocowy? Tego już próbowałem, a ten drugi musi znaleźć sobie szkło. O, myślę, że to będzie idealne, choć niekoniecznie musi być czyste. Nie ucieka, to już jest sukces. Porównajmy wygląd. Pomimo tego, że szkła są różne, to widać, że ten młodszy wypust z terminem do przyszłego roku jest ciemniejszy, i to wyraźnie ciemniejszy. Piana myślę, że jest podobna, czyli tu jej nie ma i tu jej nie ma. Zobaczmy, jak aromat. Piwo starsze. Troszkę miodowo utlenione. Ale minimalnie, raczej słodowe, opiekane, trochę suszonych owoców, jakichś śliwek suszonych, ale to naprawdę, naprawdę jest ich niewiele raczej. Przyjemny aromat, natomiast z Belgią ma niewiele wspólnego, bo tak pachną wyleżakowane koźlaki. Nawet kolor by się zgadzał. Tymczasem tym dopiero co nalanym, piana już opadła. Proszę Państwa, to jest jakiś heavy metal. Sprawdźmy to. Rozsmarowując na skórze, podnosimy temperaturę, to piwo szybko paruje. Jest. Trochę jest metaliczności. Zaraz zobaczymy jeszcze w smaku, ale pachnie monetami. Głównie monetami. Co nie rokuje dobrze dla tego piwa. Oprócz tego, jakbym miał coś znaleźć, troszkę gryzące nuty alkoholowe, karmel. Jakby tu powiedzieć, coś poszło nie tak. No jest metaliczne, strasznie metaliczne piwo, wręcz kwaśne takie, jakby się lizało monety. Alkoholowe nijakie. Pomimo tego, że jest ciemniejsze, co zwiastowałoby pełniejszy i bardziej aromatyczny smak. Nie. To jest złudne. Dość paskudne piwo. Nie ma tu nic ze świeżości i owocowości. Jedyne, co jest świeższe, to nieułożony alkohol. No to ja wybieram zdecydowanie ten starszy egzemplarz. Nie wiem, czy ten jakby poleżał dłużej, czy miałby szansę się tak ułożyć. Raczej nie, bo to tu już baza jest spierdolona. No to pachnie jak koźlak. Dobra, nie przedłużając.
To z Belgią nie ma nic wspólnego. Ani specyficznych fenoli, ani nic, co belgijskie w tym piwie nie jest obecne. Model starszy z 2012 roku, pierwszy wypust, jest piwem przyjemnym. Fajnie utleniło się, dostało trochę miodku, trochę owoców. Naprawdę przyjemnie pachnie. Jest to dobrze zestarzony koźlak. To jest piwo wadliwe, bardzo metaliczne, z nieułożonym alkoholem, paskudne. To tyle. Mówił do Was piwolog. Jeżeli się podobało, to wiadomo, co robimy. Jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych moich wyczynach, to oczywiście subskrybujemy kanał. I do zobaczenia. Cześć! Jesteś zwycięzcą!